Wojny istnieją. Inga wie, że wojny istnieją. W gazecie widziała żołnierzy z hełmami na głowach. Widziała broń i pożar i dym i czołgi, które mogą jechać wszędzie. Po zbożach i trawie, zwierzętach i ludziach. Inga mieszka w bezpiecznym kraju. Tu nie ma wojny. Nawet szmiele są tu bezpieczne. Inga mieszka w bezpiecznym kraju. Mama jest najlepszą mamą na świecie. Tata jest najlepszym tatą na świecie. A Olek i Lars są naprawdę okej. Inga lubi siedzieć z nimi na sofie. Lubi grać z nimi w gry. Lubi chodzić z nimi na plażę. Kupować hot dogi w wódce. Ale Inga nie lubi, kiedy tata mówi mamie coś, z powodu czego mama zaczyna płakać. I nie lubi, kiedy mama powie tacie coś, przez co tata się gniewa. Nie lubi, kiedy tata wrzeszczy pod drzwiami łazienki, a mama siedzi w niej zamknięta. I nie znosi, kiedy tata krzyczy w przedsionku, że odchodzi i nigdy nie wróci. Wtedy Inga chowa się w pokoju i czeka, aż wszystko minie. Bo mija, zawsze mija. Tata mówi przepraszam. I mama mówi przepraszam. Ale pewnego dnia wybucha wojna! Inga nie wie, kto ją wpuścił do domu. I wszystko osłania się drutem kolczastym, rozbitym szkłem, gwoźdźmi i murami.